Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym przeglądem. Czy jestem ostra? Chyba jestem. Z kolejnym przeglądem. Te filmiki chyba bardzo lubicie, dlatego tym bardziej jest mi miło, że mogę pokazać Wam coś znowu. Jeżeli podoba Wam się ten makijaż, to on pojawi się w przyszłym tygodniu chyba na Avon Makeup TV. Makeup TV, dobrze mówię. Słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam moje ulubione korektory. Podzieliłam je na dwie kategorie. Korektory do okolicy pod oczami i takie rozświetlające oraz korektory do korekcji niedoskonałości twarzy. Też trochę chcę dlatego zrobić ten przegląd korektorów, dlatego że kupiłam sporo nowych korektorów, bo niektóre z tych moich się mi kończą, starzeją i tak dalej. I mam między innymi nowe korektory i z MAC-a, i z Kiko, i z... Z The Balm chyba mam, więc mam parę fajnych, bardzo, bardzo ciekawych nowych produktów. W ogóle popłynęłam ostatnio na zakupach w Warszawie strasznie, co, ale ja już sobie zrobiłam prezent na święta i na Mikołajki i na wszystko razem, więc nie mam wyrzutów sumienia. Słuchajcie, dobra, to przejdźmy może przez korektor. Półka cenowa różna, więc będziecie mogły wybierać. Przejdźmy najpierw przez moją ulubioną kategorię, czyli korektory do rozświetlania okolicy pod oczami. Dla mnie osobiście korektor, który nałożę pod oczy, musi tak przede wszystkim kryć, dlatego że ja może nie mam o tyle jakichś tragicznych sińców pod oczami. Owszem, mam tutaj zasinienia, które mi się nasilają w zależności od tego, czy jestem bardzo, bardzo zmęczona, czy jestem tylko bardzo zmęczona. Natomiast mam tutaj takie jakby, widzicie, podkówki, czyli po prostu skóra mi się tu tak układa pod oczami. Mam takie naturalne wgłębienie, które pod różnymi kątami światła jest mniej lub bardziej widać. I mi zawsze zależy na tym, żeby tę okolicę mocno rozświetlić, żeby jak najbardziej te podkówki zakryć. Pierwsze dwa korektory, które Wam pokażę, to są korektory wysokopółkowe i te korektory są w zasadzie do siebie bardzo podobne, zarówno jeśli chodzi o krycie, jak i trwałość. Cenowo z MAC-a jest chyba tańszy, bo mam tutaj na myśli Pro Longwear korektor z firmy MAC oraz Estée Lauder Double Wear Stay in Place Flawless Wear Concealer. Pro Longwear jest korektorem, który nie jest jakby skierowany pod oczy, bo jest hardkorem, jeżeli chodzi o trwałość. Jest bardzo przesuszający, można go nakładać na całą twarz. Ja go również czasem nakładam na niedoskonałości, jeżeli akurat kolorystycznie mi pasuje. To jest korektor, który na pewno znacie. On ma opakowanie z pompką. Kosztuje około chyba 75 zł bez zniżki. Mamy tutaj 9 ml. I on kryje bardzo dobrze, natomiast można nim uzyskać jakby trochę mniejsze i trochę większe krycie, w zależności od tego, czy nałożymy jedną bardzo cieniutką warstwę, czy też nałożymy dwie cienkie warstwy, jedna na drugą. On ma właściwości zastygające, on zasycha na twarzy, w zasadzie nie trzeba go by było przypudrowywać, jeżeli ktoś by nie chciał. Cena moim zdaniem jak najbardziej adekwatna do jakości, więc ja Wam go polecam. Często dostaję od Was... już nic nie nagra. Jedźmy z tymi korektorami dalej. Wpadli do mnie rodzice na kawę, jestem totalnie wybita, nie wiem o czym mówiłam. Ale wiem na pewno, że mówiłam o korektorze MAC Pro Longwear. Aha, już chyba wiem nawet, co mówiłam. Że często dostaję od Was pytania, co poleciłabym jako taką pierwszą rzecz, którą warto naprawdę kupić w MAC-u, jaką taką perełkę, w którą warto zainwestować. To właśnie podaję ten korektor Pro Longwear, dlatego że on jest nie do zdarcia, on jak się przyklei do skóry, to się już trzyma. Możemy go nakładać pod oczy, ale oczywiście trzeba zadbać o bardzo dobre nawilżenie. Ja kupiłam hitowy krem pod oczy, nie chcę jeszcze za dużo o nim opowiedzieć, natomiast to jest firmy Kiehl's, nie wiem, czy się tak czyta, K-I-E-H-L-S, Kiehl's, to jest chyba, z tego co kojarzę, amerykańska firma, tak, dokładnie pochodząca z Nowego Jorku, to jest hitowy krem odżywczy z awokado pod oczy i powiem Wam, że po pierwszych dwóch użyciach jestem w siódmym niebie, ale o tym jeszcze pogadamy później. Drugi właśnie z wysokopółkowych korektorów, który kupiłam w outlecie, nie pamiętam dokładnie ceny, ale on kosztował gdzieś w granicach, no nie wiem, 60-70 zł w tym outlecie. To jest Double Wear, ja mam w kolorze Warm Light, czyli on jest żółty, jest jeszcze też bardziej różowy, jest chyba też jaśniejszy. Jest, widzicie, dość jasny, ma bardzo podobne właściwości, bardzo podobne krycie. Jest inny sposób aplikacji, który może niektórym przypaść do gustu, dlatego że on jest taki klasyczny, wiecie, jak błyszczyk. Natomiast ten z MAC-a dużo ludzi narzeka, że się za dużo tutaj z niego wyciąga, że ta pompka po prostu ciężko ją opanować, żeby wycisnąć mniej. Nie dokończyłam jeszcze, że z MAC-a używam NC20 i NW15 pod oczy.
NW15 używam tylko pod oczy, NC20 używam pod oczy i również na niedoskonałości twarzy, jeżeli akurat nie jestem opalona. Ten jest bardzo podobny do odcienia NC1520, ten 07. I właściwie to są bardzo, bardzo porównywalne produkty. Niestety tutaj na tym Double Wearze nie ma nigdzie pojemności, ja już nie mam kartonika, nie wiem ile tutaj jest. Jak uda mi się, zamieszczę Wam informację. Natomiast w regularnej cenie Double Wear jest na pewno 2 razy droższy od Maca. Ale to mówię, dodatkowe informacje jak znajdę, to będą tutaj gdzieś mrugać na monitorze. Dalej, jeżeli chodzi o korektory typowo, które używam pod oczami, to jest NYX HD. Mam go też w 2 kolorach, w kolorze 06 Glow i 01 Porcelain, z tego co pamiętam. To jest bardzo suchy produkt, który jest taki dość zastygający, świetnie kryje. Daje przepiękny efekt na zdjęciach z fleszem. Na dole Wam podlinkuję test tego produktu. Bardzo, bardzo go lubię. Jedyna jego wada też jako taka to to, że on również potrafi bardzo przesuszyć skórę pod oczami, więc musimy się skupić na dobrym kremie pod oczami. Zresztą dobry krem pod oczami zawsze powinien być naszym priorytetem. I co jeszcze Wam powiem? Ten również można stosować na niedoskonałości. Niestety on kolorystycznie mi nie za bardzo odpowiada na jakieś tam zmiany na twarzy. Ja lubię inną formułę korektorów takich do twarzy, jest między innymi bez parabenów, tak jak powiedziałam, jego największą zaletą jest to, że on się przepięknie fotografuje. Na pewno padnie pytanie, jak się według mnie ma ten korektor do korektorów z Collection. Wolę bardziej ten, wydaje mi się, że jest bardziej kremowy, że lepiej się utrzymuje, że lepiej kryje, a co lepsza, ten na mnie nie oksyduje. Ten z Collection 1 i drugi, który miałam, bo miałam chyba 1 i 3, z tego co kojarzam, oba oksydują. Pojawiły się gdzieś też komentarze u mnie pod filmami, że komuś ten ciemnieje, natomiast to też może być kwestia kremu, więc być może zmiana kremu by tutaj pomogła. Być może. Dalej, absolutny hit, który mam nadzieję, że będzie długo w sprzedaży i niedługo pójdę po nowe opakowanie, to jest Kobo Professional Modeling Illuminator. Też był test tego produktu, też Wam podlinkuję na dole. On jest jeszcze lepszą wersją NYXa, bo jeszcze mocniej kryje, jeszcze mocniej rozświetla, nadaje się do rozświetlania całej twarzy, nie tylko okolic pod oczami. Ja czasem lubię go nałożyć tylko i wyłącznie w wewnętrzne kąciki, żeby tu dać taki mega efekt rozświetlenia. On jest bardzo jasny, jest prawie biały, jest zastygający, uwielbiam go, a co lepsze, przez to, że on jest tak silnie rozświetlający i tak biały, on u mnie totalnie niweluje właśnie te podkówki, bo jakby ta skóra tu pod oczami jest tak rozbielona i tak jednolita, że nie ma, że nawet jak światło pada pod różnymi kątami, to wiecie, nie widać tego załamania skóry w tym miejscu. I ostatni, najmłodszy w mojej kolekcji korektor pod oczy, który bardzo, bardzo polubiłam, to jest co to jest? Astor Perfect Stay 24, czyli to jest ten korektor, który jest do kompletu z podkładem Perfect Stay. Chyba ostatnio nawet Wam powiedziałam, że tak bardzo polubiłam ten podkład, że kupiłam drugą buteleczkę w jaśniejszym odcieniu, żeby sobie je mieszać. Świetny korektor, bardzo ładnie wygląda pod oczami, bardzo mocno kryje, bardzo porównywalny jest do zarówno NYXa, jak i do Kobo. Jedynie, że ten nie daje aż takiego uczucia właśnie tego ściągnięcia i wyschnięcia. Mimo tego, że on zastyga, to jest jakby troszkę minimalnie bardziej nawilżający, tak, nie daje tego takiego uczucia mega wyschnięcia skóry. Ja mam w kolorze 002 Sand, który jest takim naturalnym, neutralnym odcieniem. To jeżeli chodzi o takie korektory, które ja najczęściej stosuję na okolice pod oczami, oczywiście też czasem czy ten Double Wear, czy Prolong Wear zastosuję sobie gdzieś tam na niedoskonałości twarzy, ale to raczej rzadko. Taki korektor, który jest dla mnie korektorem, że tak powiem, przejściowym do stosowania i pod oczy, i na twarz, to jest korektor w sztywcie kolor Fair z Avonu Luxe. Bardzo go lubię za jego kremowość, za to, że bardzo silnie kryje, a przy tym jest bardzo nawilżający. Lubię go za to, że się pięknie rozprowadza, że bardzo łatwo go można rozetrzeć, że sprawdza się zarówno na niedoskonałościach, jak i na skórze pod oczami, że na skórze pod oczami zostawia uczucie nawilżenia. Przypudrowany absolutnie nie zbiera się w zmarszczkach, on jest już przeze mnie bardzo dobity, jeszcze mi się biedak ostatnio złamał, ja go oszczędzam wręcz ostatnio. I ten Wam serdecznie polecam. Jeżeli chcecie z Avonu kupić fajny korektor, szczególnie pod oczy, to ten Wam polecam. Nowy Lux, ten rozświetlający, zresztą który tu po mnie leży, bo przed chwilą nagrywałam ten makijaż dla Avonu. Nie wiem, czy już mówiłam, czy się powtarzam. Też jest bardzo fajny, ale jednak ten jakby bardziej kryje i jest bardziej taki kremowy. No nie wiem, na razie wolę tego. Ten korektor. Natomiast jeżeli chodzi typowo o niedoskonałości twarzy, to pokażę Wam 3 korektory.
Jeden to jest mój ukochaniec ostatnich czasów, czyli korektor, który pewnie wszyscy znali oprócz mnie, Synergen z Rossmana. Mam go w kolorze 04, który jest, nie wiem czy najjaśniejszy, ale jest dość jasny. Nie jest może super jasny, ale jest dość jasny. I w kolorze 06, który jest dość ciemny, mam go w torbie w tej chwili na siłownię. Pachnie chyba olejkiem z drzewa herbaciannego. Tak mi się wydaje, bo takim lekkim mentolem pachnie. W środku ma tutaj niby taki dziubek, taką dziurkę, wkład niby pewnie z tych zasuszających, że tak powiem, właściwości. Co z tym korektorem? Kosztuje grosze, bo poniżej 10 zł z tego co pamiętam. Jest antybakteryjny, bardzo, bardzo kremowy i bardzo, bardzo dobrze kryje i można go nakładać paluszkiem i nie zapycha. Nawet jak ja mam rozdłubanego jakiegoś pryszcza, to jak go przykryję tym korektorem, to on, wiecie, nie aktywuje się ponownie, wiecie co mam na myśli, tylko właśnie jest lekko podsuszony albo po prostu ten korektor jest dla niego neutralny. Więc szczerze go Wam polecam, tym bardziej, że kosztuje grosze, ale myślę, że to ja jestem spóźniona i wszyscy go znają. Bardzo go też lubię stosować właśnie jak idę rano na siłownię, gdzieś mam, wiecie, jakąś taką wielką plamę, no to wtedy jest logiczne, że sobie właśnie zakryję, to mam w torbie na siłownię zawsze wrzucony jeden i lubię go do takich szybkich poprawek, bo się nie odcina od twarzy, jest naprawdę fajny. Właśnie, a propos. I co Wam powiem jeszcze? Że jeżeli nakładacie na aktywną zmianę taki w sztyfcie, to zawsze lepiej najpierw na palec nabrać i z palca sobie nałożyć, a nie bezpośrednio ze sztyftu. A jeżeli ze sztyftu, to żeby wyczyścić albo chusteczkę otrzeć, albo jeszcze lepiej otrzeć i spsikać spirytusem. I ostatnie dwa korektory, to jest kamuflaż Catrice. Również używałam go pod oczy, nie pamiętam czy jest test, ale bardzo dobry korektor, kończy mi się to 0,10 Ivory. W tej chwili już trochę mniej go używam, natomiast na niedoskonałości twarzy bardzo go lubię. On mi bardzo przypomina korektor z MACa Studio Sculpt. Nie, to jest Studio Sculpt, tamten jest... Nie pamiętam, taki otwierany z MACa z takim wieczkiem do góry. Teraz z MACa też kupiłam paletę profesjonalną korektorów, z której bardzo się cieszę. Ten jest dla mnie odpowiednikiem korektora z MACa, tylko że ten kosztuje około 15-20 zł. I ostatni. Właśnie z firmy MAC, to jest Studio Sculpt, który ja też kupiłam w outlecie, więc on mnie kosztował jakieś, nie wiem, 50-60 zł, może nawet nie. Mam go w kolorze NC30, natomiast on się wydaje tu być dość jasny. Niestety, mimo tego, że MAC ma fantastyczną gamę kolorystyczną, te kolory w różnych produktach się nie pokrywają ze sobą, więc to niestety nie jest tak, że jak Pani Wam dobierze na przykład podkład NC20, to Wy wszystko możecie w ciemno brać NC20. Niestety jest dość duży przeskok między kolorami. Ten jest moim zdaniem bardziej właśnie czymś między NC20 a 25, na pewno nie 30, on był mi wtedy zdecydowanie za jasny. Świetny korektor, bardzo gęsty, bardzo kremowy, bardzo gęsty, bardzo dobrze kryjący, nie jest tak suchy nawet jak ten z Catrice, ale to nie, jakby mu nie uwłacza w żaden sposób, on jest bardzo dobrze, trzyma się skóry i jeszcze go lubię za to, że fajnie go można nałożyć na gotowy już makijaż, żeby jakby go poprawić. On ma takie fajne wykończenie, które się nie odcina i nie zrobi plamy. Jeżeli mamy makijaż wykończony, jest już skóra przypudrowana i wtedy, wiecie, chcemy czasem nałożyć korektor, to jak nałożymy korektor i jeszcze to przypudrujemy, to się wszystko totalnie odcina. Ten tego nie robi, bardzo ładnie się utrzymuje, więc ja nie jestem pewna, czy on jest w stałej ofercie teraz w salonach MAC. Ja też mam z MAC-a do przetestowania ten taki w tubeczce, nie pamiętam jak on się nazywa, Select Cover chyba? Więc na pewno niedługo go będziemy testować, więc ten Wam też jak najbardziej polecam. A teraz Wy mi napiszcie koniecznie, koniecznie na dole w komentarzach, jakie są Wasze ulubione korektory pod oczy i korektory do twarzy. Czy może które z nich się pokrywają z tymi, co ja mam, a może lubicie inne. Wiecie, ja mam dużo, dużo więcej korektorów, natomiast nie są to moje ulubienie. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Pamiętajcie o kciuku w górę. Ja nie zarabiam na kciukach w górę, bo ostatnio pojawiła się taka sugestia. Nie, kciuk w górę pozwala mi odebrać Waszą pozytywną opinię i ewentualnie jak dacie kciuka w górę, to macie moje filmy w subskrypcjach, czy bo macie, zostawiacie aktywność pod filmem, więc każdy mój nowy film wejdzie do Was do subskrypcji, bo czasem mogą nie wchodzić i ewentualnie im więcej mój film będzie miał kciuków w górę, tym będzie w sugerowanych u Was na kanale, tym więcej osób go zobaczy. I to wszystko na dziś. Do następnego razu.